Mundial w Rosji zaczyna się rozkręcać. Kibice czekają na mecze pełne emocji i jeden już za nami. Przygotowaliśmy jedenastkę złożoną z zawodników, którzy zagrają po raz ostatni na Mistrzostwach Świata. Czempionat w Rosji będzie dla wielu ostatnią tak dużą imprezą w piłkarskiej karierze. Siemanko, to ja, Peter. Zapraszam Cię na kolejny odcinek Futbol Okiem Petera. Jeżeli chcesz być na bieżąco, to oczywiście subskrybuj kanał, kliknij w dzwonek i zostaw łapkę dla zasięgu. Dzięki! Dla wielu piłkarzy impreza w Rosji będzie ostatnią okazją do zaprezentowania światu swoich piłkarskich umiejętności, głównie ze względu na wiek. Dla kilku wybranych przez nas zawodników tegoroczny mundial będzie jednocześnie pierwszym i ostatnim. Część graczy już przed turniejem zapowiedziała zakończenie swojej reprezentacyjnej kariery. Najstarszym uczestnikiem mundialu będzie Essam El Hadary. Bramkarz reprezentacji Egiptu ma 45 lat i dla niego z całą pewnością będzie to ostatnia tak duża impreza międzynarodowa. Debiutował w kadrze w 1996 roku. Wygrywał czterokrotnie Puchar Narodów Afryki. Najtrudniejszy wybór mieliśmy z formacją obronną. Po turnieju w Rosji wielu zawodników zapowiedziało zakończenie karier reprezentacyjnych. Część graczy jest też już nie najmłodsza, więc Mundial 2018 dla 35-letniego portugalskiego obrońcy Pepe czy 34-letniego brazylijskiego stopera Thiago Silva będzie ostatnim tak dużym turniejem. Do naszej jedenastki w linii obrony wybraliśmy tylko jednego bocznego obrońcę. Jest nim prawy defensor Juventusu od przyszłego sezonu Arsenalu Stefan Liechtensteiner. Szwajcar ma już 34 lata i dla niego wyjazd do Rosji jako reprezentant kraju może być ostatnim. W reprezentacji Meksyku znalazł się Rafael Marquez. 39-latek w przeszłości był zawodnikiem Barcelony. Od 5 lat kopie piłkę w rodzimym kraju. Jak już zapowiedział po mistrzostwach w Rosji, zakończy piłkarską karierę. W barwach reprezentacji Hiszpanii po raz ostatni zobaczymy Gerarda Piqué. Zawodnik Barcelony zapowiedział już zakończenie reprezentacyjnej kariery. W tym roku stoper Dumy Katalonii skończył 31 lat. Blok obrony zamyka Sergiej Ignaszewicz. Tutaj robimy ukłon w stronę gospodarzy. 38-latek zagra na turnieju swojego życia na sam koniec kariery. Podobnie jak Marquez, Ignaszewicz ogłosił definitywne zakończenie kariery po mistrzostwach w Rosji. Drugą linię zaczynamy od środkowych pomocników. Przez ostatnie lata Javier Mascherano był kojarzony jako środkowy obrońca, ale na tej pozycji grywał w klubie. W reprezentacji selekcjonerzy woleli wykorzystywać jego atuty w środku pola. Tak też 34-latek był ustawiany 4 lata temu podczas turnieju w Brazylii. Dla wielu był on wtedy jedną z najbardziej kluczowych postaci w kadrze Argentyny. W tym roku jego rola nie będzie może aż tak wielka, ale wciąż ma miejsce w składzie Albicelestes. Od lat trudno sobie wyobrazić Chorwację bez Luki Modricia. Pomocnik Realu w piłce klubowej wygrał już wszystko, ale brakuje mu tylko sukcesu z reprezentacją. 2 lata temu wydawało się, że wreszcie Chorwaci mogą coś zwojować na mistrzostwach. Niestety na ich drodze stanęła Portugalia. Coś o tym wiemy. Modric ma już 33 lata i dla niego występ na mistrzostwach w Rosji będzie ostatnią okazją do udowodnienia, że obecne pokolenie jest lepsze od brązowych medalistów z 1998 roku. Na tegorocznych mistrzostwach możemy oglądać po raz ostatni długowiecznego Tima Cahilla. 38-latek w Rosji wystąpi na swoim 4. z rzędu mundialu. Na prawym boku ustawiliśmy Jakuba Błaszczykowskiego. Dobrze wszyscy wiemy, że popularny Kuba sam nie zrezygnuje z reprezentacji. Sam tak zapowiedział, ale jednocześnie obserwujemy, co się z tym piłkarzem dzieje. 33-latek nie jest już najważniejszym ogniwem w swoich drużynach. Często przyglądamy się jego walce z kontuzjami, a to w zasadzie będzie dla niego drugi turniej z rzędu, gdzie musi podczas zgrupowania odbudowywać się. Jedynym, co na niego jeszcze działa i zmusza do nadludzkiego wysiłku, jest koszulka z orłem na piersi. Mimo tej niespożytej mocy, trudno sobie wyobrazić Błaszczykowskiego w koszulce reprezentacji na Mundial w 2022 roku. Na lewej stronie umieszczamy Jeffersona Farfana. Czas na napastników. Tutaj mogliśmy przyładować z grubej rury. Jednak tego nie zrobimy. Oczywiście wiele mówi się o tym, że mundial w Rosji może być ostatnim dla Cristiano Ronaldo i Leo Messiego. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z ambicji obu piłkarzy i zależności od nich i ich drużyn. Jedyną opcją pozwalającą im zejść ze służby byłoby zdobycie Mistrzostwa Świata. To zadanie dla Argentyny czy Portugalii wcale nie będzie łatwe. Dlatego kwestię ostatniego mundialu dla obu tych wybitnych graczy pozostawiamy otwartą. Po wykluczeniu tych dwóch topowych piłkarzy nie było łatwo wskazać jednego snajpera, który może grać dla swojej reprezentacji po raz ostatni na mundialu w Rosji. My akurat wybraliśmy zawodnika, na którego zaczyna już naciskać spora konkurencja. A dodatkowo na szczeblu reprezentacyjnym musi się jeszcze mierzyć z łatką nieudacznika. O kim mowa?
Jak myślisz, Gonzalo Higuain podczas turnieju w Rosji będzie miał 30 lat? Nie jest to wiele, ale argentyński snajper jest już długo reprezentantem swojego kraju. Jest też niestety mocno kojarzony z niepowodzeniami, jakie spotykają Argentynę w meczach finałowych. Przed 4 laty zmarnował świetną okazję w finale z Niemcami. W Rosji albo odkupi swoje winy, albo zostanie już na zawsze jednym z głównych winowajców braku sukcesu. Sukcesu, jakim dla Argentyny jest tylko wygranie mundialu. Piszemy w komentarzach, którego z tych zawodników będzie Ci brakować najbardziej. Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że Ci się spodobał. Jeśli tak, daj łapkę w górę, to mnie naprawdę bardzo motywuje. Jeżeli chcesz być na bieżąco, to oczywiście subskrybuj kanał, kliknij w dzwonek, wpadnij na mojego Face'a, na grupę, wszystkie linki masz na dole w opisie. Zostaw łapkę dla zasięgu za niedługo nowe ciekawe odcinki. Siemanko!